o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie miejskim środków na zapewnienie nocnych dyżurów aptek w Suwałkach zaapelował do prezydenta miasta radny Kamil Lauryn. Panie prezydencie, niestety musimy prosić, bo taki jest nakaz ustawowy, że to samorządy muszą ponosić koszta. My wiemy, jaki jest budżet, że jest to ciężki budżet, ale prosimy, byśmy znaleźli środki na to, aby taka apteka była, dyżurowała w naszym mieście, funkcjonowała dla naszych mieszkańców. A co się stanie dalej, zobaczymy. Jak przypomniał, Radzie Miejskiej udało się niedawno przywrócić możliwość zakupu leków w godzinach nocnych. W przeciwieństwie do mieszkańców, aptekarze zadowoleni nie byli, bowiem oznaczało to dla nich zwiększenie kosztów działalności. Mimo to jednak zastosowali się do zmian. Tymczasem za kilka tygodni możliwy jest zwrot w sprawie, ponieważ zmiana w przepisach przewiduje rewolucję w finansowaniu tego rodzaju dyżurów. Na ich finansowanie przez NFZ liczyć mogą wyłącznie placówki w miejscowościach liczących do 40 tysięcy mieszkańców, mówił Lauryn. Tymczasem Suwałki mają ich znacznie więcej i w tym przypadku, chcąc utrzymać ten rodzaj zabezpieczenia mieszkańców, to samorząd ma z własnych środków opłacić apteczne dyżury. Jeśli ratusz nie wyasygnuje środków na ten cel, pracującej nocą apteki po prostu nie będzie, twierdzi radny. Skierowaliśmy zapytanie w tej sprawie do ratusza i, jak ustaliliśmy, odpowiedź otrzymamy w najbliższy poniedziałek, dlatego wrócimy jeszcze do tego tematu. Radny Lauryn zapowiedział również, że z problemem zwróci się również do Jacka Niedźwieckiego. Oczekuje, że poseł skieruje uwagę parlamentu na te kwestie.